Cześć, z tej strony jestem Wolny i tę wiadomość kieruję przede wszystkim do Was, czyli do subskrybentów i stałych widzów tego kanału, bo wiem, że jest Was bardzo dużo. Na wstępie od razu poproszę, żebyście obejrzeli ten film do końca. Dla mnie, jako twórcy internetowemu, jest to bardzo ważne i nie ukrywam, że będę Was prosił, ale po raz ostatni o pomoc. Jak zapewne wiecie i widzicie, mój kanał, gdzie opisuję życie w Chorwacji przez cały rok, ma około 2700 subskrybentów. Ja nie ukrywam, że uważam, że ta liczba powinna być trochę wyższa ze względu na tak jakby rodzaj kontentu, który produkuję, ale powiem Wam szczerze, że to nie zawsze zależy od jakości. Już 11 albo 12 marca ukaże się naprawdę świetny film z Omisza, który kręciliśmy po prostu przez cały dzień właśnie w Omiszu. Moim zdaniem będzie to chyba mój najlepszy film na tym kanale, dlatego warto czekać. Natomiast nie ukrywam, że montaż tego filmu i ogólnie praca nad nim była bardzo ciężka. Była bardzo ciężka fizycznie, była bardzo też ciężka psychicznie, bo wymagała dużo naprawdę montażu i tak dalej. I tak naprawdę ja nie zawsze jestem zadowolony z liczb, które generuje wyświetlenia na YouTubie. Dlatego dzisiaj kieruję się do Was z prośbą o pomoc. Teraz przedstawiam Wam mój mediaplan, bo tak naprawdę bez planu, dosłownie w arkuszu kalkulacyjnym, nie jestem w stanie zaplanować tego roku. Od momentu rozpoczęcia tego kanału, czyli nagrania pierwszego filmu w marcu 2022 roku, na tym kanale opublikowałem już ponad 50 długich filmów. A większość tych filmów przyniosła mi szałowe, chyba jakieś 30 zł z reklam, jeżeli się zastanawiacie, jaki jest właśnie zarobek na reklamach z YouTube'a. Słuchajcie, już wystarczająco, tak jakby mocno mi pomogliście, pomagając mi kupić kamerę 360 stopni, za co jestem bardzo wdzięczny. Jeden z widzów sprezentował mi po prostu ten bezprzewodowy mikrofon. Dziękuję Ci i pozdrawiam Ci serdecznie, Remek, który jest warty ponad chyba 1000 zł, ale tak naprawdę ułatwia mi mnóstwo pracy. Jeżeli chodzi o kwestię ułatwiania pracy, to właśnie mój kalendarz jest bezlitosny. Te wszystkie kolorowe kropki, które tutaj widzieliście lub widzicie, oznaczają dni nagrywania, dni montażu, dni tak naprawdę jakichś wyjazdów i musicie wiedzieć, że ja ten kanał robię po godzinach mojej standardowej pracy w weekend. Także poświęcam tak naprawdę temu kanałowi większość mojego wolnego czasu, prawie cały mój wolny czas. I dzisiaj kieruję się właśnie do Was, do subskrybentów i do stałych widzów o pomoc. Uruchomiłem zbiórkę na pomagam.pl. Oczywiście jest to druga zbiórka i jeżeli doceniacie moje filmy, pomóżcie mi kupić tak naprawdę ostatnią rzecz, którą potrzebuję, żeby szybciej i lepiej i ładniej tworzyć dla Was filmy z Chorwacji. Bo oprócz tego, że robię to w ramach pasji, bo bardzo mi się to podoba, to największym moim szczęściem jest to, że te filmy podobają się Wam, że wyświetlają się. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o wyświetlenia, to nie jestem zależny tylko od siebie, ale od platformy, na której właśnie publikuję te filmy. Statystycznie czasami są bardzo duże wzrosty, tak jak tutaj widzicie w przypadku ostatniego filmu o wiośnie w Chorwacji. Prawdopodobnie dlatego, że w tym momencie platforma, na której publikuję filmy, zdecydowała, że trzeba tak jakby pokazać ten film, bo jest grupa docelowa, dla której wyświetlają się reklamy. Ja już miałem nadzieję, że ten film eksploduje, tak jak mój film, gdzie podsumowuję moje pół roku z Chorwacji. Niestety po 2 godzinach znowu wyświetlenia drastycznie spadły. Więc tak naprawdę nie wszystko zależy ode mnie, dlatego jeszcze raz chciałem Was bardzo gorąco poprosić. Jeżeli doceniacie moje filmy, pomóżcie po prostu zakupić mi stabilizator do kamery, dzięki któremu nie będę musiał poświęcać tyle czasu na stabilizowanie tych wideo potem już podczas montażu, bo jest to bardzo dużo pracy. W tym roku prawdopodobnie pojawi się około 30 filmów na tym kanale. I też musicie wiedzieć, że już od odcinka z Omisza, czyli właśnie od połowy marca, te filmy będą pojawiać się trochę rzadziej, prawdopodobnie co 2 tygodnie, ponieważ ja niestety nie jestem fizycznie w stanie po prostu robić filmów dla Was częściej, montować ich w ten sposób, w jaki je montuję i właśnie Wam przedstawiać. Mój cel to stabilizator, który kosztuje około 2000 zł. Jeżeli zbiórka okaże się tak jakby, jeżeli będzie sukcesem, to ja ten próg zwiększę do stabilizowanego obiektywu, który kosztuje niestety troszeczkę więcej. Więc jeżeli uda się tak jakby dobrnąć do tego pułapu, czy pierwszego, czy drugiego, to ja w rzeczywistości będę sprzętowo już totalnie spełniony i o nic więcej Was nie poproszę. Naprawdę obiecuję. Dlatego no, jest mi trochę trudno faktycznie o to prosić, bo to jednak, nie wiem, ciężko zarobiona kasa, ale tak naprawdę, no nie wiem, jeżeli naprawdę podoba się Wam to, co robię, będę dla Was naprawdę bardzo
wdzięczny. Także link do akcji wspierającej znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu, a także wyświetla się tutaj przez cały film. Ja tak naprawdę wracam do kolejnego montowania. Nie, po prostu nie będzie takiej sytuacji, że ja przestanę dla Was robić filmy. Ja to naprawdę lubię i naprawdę lubię wszystkie takie pozytywne przejawy Waszej aktywności pod tymi filmami. Komentarze, wiadomości prywatne, jest to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne. Także z góry dziękuję za wszelką pomoc. Jeżeli jesteście tutaj z całymi widzami i możecie mnie wesprzeć jakąkolwiek kwotą, czy mniejszą, czy dużą, będę Wam naprawdę bardzo wdzięczny. No to niby jestem nad morzem, ale wracam do montowania. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia w następnych filmach.